Nazywam się Hanna Gąsiorowska, urodziłam się w Warszawie i właściwie całe moje życie spędziłam w Warszawie z przerwami wymuszonymi przez to, co się działo u nas w Polsce i na świecie. Chciałabym podkreślić, że moje przejście od szczęśliwego bardzo dzieciństwa. Ojciec mój po wojnie był ochotnikiem 20 roku i jednocześnie studiował na uniwersytecie, to pierwsze lata przecież naszej niepodległości. Niewielu ludzi było wykształconych, skończył prawo i dość szybko, no po pewnych tam kłopotach, jak to dla młodego człowieka, zaczął pracować na terenie Sejmu i został dość taką wysoką funkcję, był dyrektorem biura Sejmu. Ale po co ja to mówię? No nie po to, żeby się akurat chwalić tatem, chociaż mogłabym, ale dlatego, że to tak usytuowało te pierwsze lata. Mieszkaliśmy w hotelu sejmowym. Mieszkanie do dziś stoi, piękne mieszkanie. Mieliśmy jak na owe czasy dobre warunki, naprawdę dobre. Nie trudno jest porównywać, ale właściwie to wszystko, co nam było potrzeba, to było. No ja skończyłam drugą klasę i wakacje, piękna wieś nad Narwią. Sytuacja bardzo ciężka, ojciec decyduje, wracamy do Warszawy i po kilku dniach, to był już sierpień, wywiózł nas w Lubelskie, jako że tam będzie bezpiecznie. A dlaczego to znowu o tym mówię? No po prostu dlatego, że to jest najbliższy rok, był tam, właśnie tam. Chwała Panu Bogu, że zmiana była Ribbentropa, bo my byśmy się chyba w Syberii, ale jednak nie wywieziono nas, bo była zmiana. Straszna zima. Oczywiście my się nie uczyli, bo gdzieśmy się mieli uczyć. Co prawda moja mama nauczycielką, ale do uczenia mnie w trzeciej klasie zabrała się chyba w marcu 40 roku. No i trzaskające mrozy, warunki, ale tam co jeść było, ryby na okrągło, a myśmy nie znosili ryb, ale to już tak. Tata wstąpił do nas, bo to trochę po drodze było, jak oni tam jechali, to nie wiem. W każdym razie nas odwiedził i pojechał do Warszawy. Sytuacja w Warszawie, ja nie mówię o ogólnej, tragicznej, po mordowaniach, ale nasza, prywatna. Nie ma mieszkania, wszystko zajęli Niemcy. Piękna biblioteka ojca, jak mówili potem tam pracownicy tacy administracyjni. Wszystko to lądowało na podwórzu, bo tam takie wewnętrzne podwórze było. Palono stos, zupełnie jak tata mój był zakochanym bibliofilem. Ale w ogóle nic żeśmy nie mieli, ani mieszkania, ani w ogóle nic. Pierwszy rok, a tata pracy nie miał, no bo gdzie miał mieć pracę? Przecież nie w Sejmie. I zupełnie przypadkowo, zupełnie nie mając z tym nic wspólnego, tylko serdeczni przyjaciele, którzy, on był farmaceutą, był zabrany jako rezerwista do wojska w 1939 i zaginął. Nie wrócił, nie było wiadomo, wszyscy mieli nadzieję, bo to serdeczni przyjaciele byli. I okazało się, że tą fabryką nikt się nie interesuje, nie ma osoby. No i tata, wielki farmaceuta, zajął się tym, no był dobrym w ogóle administratorem. Na początku była bieda z nędzą. Wynajął jakoś mieszkanie drugie w Warszawie, róg Narbuta i Puławski. Tam jest taki duży wysokościowiec, no wtedy to był bardzo duży, bo nie było wyższych. Pięć piętr było, tak. No i myśmy się tam sprowadzili. To po tym pięknym dzieciństwie, gdzie nam ptasiego mleka brakowało, to mama, ja w listopadzie, myśmy w październiku wrócili, a w listopadzie mama, były moje urodziny. I mama powiedziała, słuchaj, co byś ty, Haniu, chciała na urodziny? A ja po namyśle, szklankę mleka. Muszę powiedzieć, że ja wtedy tego nie... No, wydawało mi się to naturalne. Ja zawsze mleko lubiłam i dla mnie to było coś bardzo ważnego. A tego nie było, bo był głód po prostu, no taki głód. No. Z głodu żeśmy nie padali, ale to była kapusta kwaszona na wszystkie odmiany i brukiew. Mój brat to do końca jeszcze go potem w obozie utwierdzili w tym, więc on już nigdy nie jadł w ogóle.
Ja nie jadłam, nawet lubiłam brukiew, no ale ile można jej jeść, no. Więc tak było, dokąd to było? Było to z rok, może dwa, trudno mi to powiedzieć, dopóki ta fabryka jednak po pracy nie ruszyła. I ona potem, oczywiście to nie taty była fabryka, a no, ale oczywiście zarabiał, on to prowadził. Teraz to opowiem, bo chociaż może by się należało zaczerwienić ze wstydu. No oczywiście byliśmy bardzo patriotycznie nastawieni. A to, cośmy zrobili, to się mogło bardzo źle skończyć, no ale to było z pobudek patriotycznych. Było piąte piętro, jak powiedziałam, szerokie bardzo okna, bo to nowoczesne było budownictwo. Rodzice nie było, tata pewnie pracę, mama gdzieś wyszła i my sami w domu. No a mój brat miał szatańskie pomysły, on miał, a ja grzecznie zawsze starszego braciszka słuchałam, no chwała Bogu nie całe życie, ale długi czas, zresztą bardzo go kochałam. I on, bo ten mowy nie ma, żebym to ja wymyśliła. Chodź, będziemy, otworzyliśmy okno, będziemy polować na Niemców, będziemy pluć. Oczywiście to bardzo trudne jest, żeby z piątego piętra trafić, że tak powiem, w czapkę czy przed nos, to nie jest łatwe. No ale któremuś z nas szło dwóch, ale wyłącznie Niemców, to nie było to, że byle kogo, nie, myśmy czekali, więc ja mówię, patriotyczne. I idzie dwóch, a poprzedniego czy dwa dni wcześniej, to a propos, pod tym budynkiem zakatowano, nie wiem z jakiego powodu, jakiegoś mężczyzny, więc to też tak a propos tego, co się mogło dziać. I dwóch idzie, no i któremuś z nas udało się. To znaczy nie wiem, bo to jednak wysoko, trudno powiedzieć, w każdym razie on to widział. I my patrzymy, a on zaczyna, dwóch jest, a on się wścieka. Spojrzał tu, zaczął rzucać się, ten drugi go wyraźnie widać uspokajał, przytrzymywał go, a on chce wejść. Widział on pewnie otwarte okno, które myśmy zaraz zamknęli potem, ale on widział to. Tak się bałam, muszę powiedzieć, byłam z Markata przecież i mówię to 10-11 lat, bo myśmy tam tyle mieszkali. Jak rzadko kiedy, bo to naprawdę, chwała Bogu, że ten drugi był spokojniejszy. Pewnie sobie pomyślał, że to głupie dzieci robią, no i tak miało być. Ale to się mogło naprawdę źle skończyć. Oczywiście myśmy tego rodzicom nie powiedzieli, no bo raczej nie było się czym chwalić specjalnie. No a potem Puławska się skończyła, chociaż było tam przyjemnie mieszkać, wysoko, piękny był widok. Dzielnicę niemiecką zrobili tutaj. No i trzeba się było wynosić. No i tata, czy tam mama, nie wiem, znalazł mieszkanie na Nowokowskiego. Miałam koleżankę, Krysię, Pętlakówna się nazywała, która mieszkała na Mokotowie. Myśmy się znały i chodziły razem do szkół od przedszkola, przez wszystkie po kolei. To była moja serdeczna przyjaciółka. Tak jak żeśmy razem, ona przychodziła, a myśmy oglądały pożar getta, bo z Nowokowskiego tam wysoko były takie gębniki czy wywieczniki. Jak się tam dobrze trochę wsunęło, to było doskonale, bo one akurat były skierowane na getto. Ona specjalnie przyjeżdżała. Ja może ten pożar mój napisany to trochę ma z tym wspólnego, to było straszne. To wyglądało makabrycznie, muszę powiedzieć, ale jednocześnie ogień ma to w sobie, że to jest taka jakaś, taki żywioł i myśmy to odczuwały po prostu. Ale ja po co to w tej chwili powiedziałam, że naprawdę myśmy wszystko razem robiły. I śmieszne rzeczy też były, a jednocześnie, jak to dziewczynki w tym wieku, myśmy to już wtedy miały tam 11-12 lat, to już nie są takie małe dzieci, zwłaszcza, że człowiek poważniał, choćby nie chciał, to poważniał. A to teraz jeszcze, żeby było najpierw śmiesznie, a potem tragicznie.
To znaczy, myśmy jakoś, nie wiem, dziwnie miały do rysunków na lewo i ciągle było tu świetne stopnie, a te rysunki zawsze na lewo. A że się i tam Krysi, znaczy jej ojczymowi i matce, dobrze powodziło i tu, to były takie zajęcia głupie właściwie, no ale blisko było, taki sympatyczny pan, a tu perspektywa taka, siaka, owaka. No. Siedziałyśmy tam razem, żeśmy coś tam bazgrały i do tego pana weszła pani. To był teren szkoły, nie naszej, zupełnie innej. I jak to ciekawskie, dzieci nie patrzą, co robią, tylko patrzą, co się tu dzieje. No i ona tak wchodzi, podaje rękę panu, a ja widzę, że tu biuletyn informacyjny. Jak w, a że znałam ten biuletyn, to wiem. A potem ona wyszła, ja patrzyłam na Krysię, Krysia spojrzała na mnie, uśmiechnęłyśmy mnie, czyli ona też poznała i ani słowa na ten temat. Ani słowa! Przecież to jest niesamowicie dorosłe postępowanie. Nawet nam do głowy nie przyszło, żeby na ten temat w ogóle słowo powiedzieć. Nic. No a teraz smutne rzeczy, bo Krysia... Wybuchło powstanie, ona tam na tym Mokotowie, a ich łazienka wychodziła, takie wanna i potem było okno wąskie dosyć, wychodzące właśnie na centrum Warszawy, na pole mokotowskie. I Krysia chciała zobaczyć, co się dzieje. Otworzyła to, wychyliła się i tyle było jej życia. Gołębiarz to byli ci, co polowali na ludzi. Seria spadła, hałas na rękach matki, umarła. No oczywiście nie ona pierwsza, takich było dużo, ale po wojnie ja najpierw nie wiedziałam, że Krysia zginęła, bo skąd miałam wiedzieć. Przy nie było kontaktu z Mokotowym, tylko oczekiwałam na jakieś wiadomości. Bo to na samym początku było 2 czy 3 sierpnia. Chodziłam do... Zresztą Wojtek też, ale... mówię o sobie, do szkoły, do tej samej klasy była pani Jadwiga Wróblewska. Teraz nie tak dawno znalazłam, że ona jednak była potem w jakiś sposób odznaczona, czy nie wiem, w każdym razie była jako osoba z tajnego nauczania. Nie wiem, może potem co innego robiła, bo ja tam jednak byłam 3 lata, potem było to dłużej przecież. I odwagę jej, to ja potem dopiero doceniłam. Ja mówię, tam 40 dzieci, olbrzymia klasa, olbrzymia. Przeróżnych ludzi. Oczywiście, że w czasie wojny była naprawdę wielki procent, no może trudno mi powiedzieć ile procent, ale to byli ludzie, którzy w taki czy inny sposób wiedzieli, że są Polakami. I dlatego duże prawdopodobieństwo i widocznie tak było, skoro panią nie zamknęli i nic się nie stało. Ale to była szkoła podstawowa. Ja mam tu cenzurę, moje 2 z tych klas. Oczywiście część po niemiecku i po polsku, tak jak, bo to była szkoła pod nadzorem niemieckim. I zawsze pani tylko przy... To, co mówiła i to, co robiła, jakie dyktanda, ja tutaj przeczytam tylko, można by całość, ale może za długo jest. W każdym razie były tematy, no naprawdę, mowy nie było o żadnych lekcjach, bo nie były przewidziane w programie, ani geografia, ani Polak, wiadomo, miał liczyć, pisać, czytać i tyle, i wystarczy. No i tak program wyglądał, a wszystko to, co ona robiła, to było narażanie się i to głębokie narażanie się na represje, jeżeli by to wyszło. Ale widocznie wszyscy byli uczciwi, wszyscy uważali, że jest bardzo, że dobrze, że to robi. To znaczy dyktanda, to było tak. Albo Chopin, który wyrzuca ambasadora, bo on mu proponował, że tam będzie ktoś. Albo to cała wieś. To są dyktanda przeze mnie pisane w 1941 roku, 2 roku, bo potem już byłam gdzie indziej. Czy pasowanie Bolka na rycerza Krzywoustego, na rycerza
Tego typu były dyktanda. A wypracowanie, które były zadawane, na przykład pali się getto, jest pożar. Wypracowanie do domu, praca domowa. 6 maja 43 rok. Pisze o pożarze. To wyraźnie widać, że to jest odniesienie. To nie ma nazwy getto, ale jednocześnie jest o krzykach ludzi, o wrzaskach, o skakaniu. Wszystko to jest tutaj. I to jest praca w szkole podstawowej. Więc naprawdę ja tą panią muszę powiedzieć, że po prostu podziwiam, że ona miała tyle odwagi. Aha, jeszcze mieliśmy w czasie, dzieci po wszystkim miały powiedziane, że jeżeli ktoś by wchodził, to my mamy w kasetkach, był taki polecany po polsku, taki niby płomyczek, ale po polsku, nie płomyk, on się Stern czy jakoś tak nazywał, nie wiem. I mieliśmy natychmiast położyć na to, że my pracujemy nad tym Sternem, a myśmy robili całkiem co innego. Więc to na przykład Wszystkich Świętych, groby żołnierskie, znowu praca domowa. No i tam te teksty są takie, że naprawdę trzeba było mieć masę odwagi. I to wszystko się działo 300 metrów od głównej siedziby Gestapo. No to taki przypadek był, ale to jest fakt. Jak się mówiło w Warszawie, teraz to już to oczywiście ludzie wymierają po prostu. Ale Jaszucha to było wiadomo, pojechał na Szucha, to znaczy, że przepadł albo już zginął, albo dopiero zginie. Więc to adres był szokujący. I tam skończyłam 6 klasę. Była w zasadzie 6-klasowa szkoła przed wojną, bo to było tego samego. Jeżeli dzieciak chciał iść do zawodu czy coś takiego, to kończył 7 klasę. Ale tylko ci, którzy sami się zdecydowali, że im wystarczy wiedzy i będą się uczyć zawodu. A ci, którzy chcieli się dalej uczyć, to było 6 lat. No więc ja tamtą 6 klasę skończyłam. A potem to jest następna epopeja oświaty warszawskiej. Jak to ta pani robiła? Nie potrafię sobie w ogóle, nie wiem, czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób opracowane. To była szkoła, mówiło się, pani Goldmanówny. Może ona miała bardzo wysokie jakieś koneksje, ja nie wiem. I były tam lekcje normalne. Oczywiście myśmy nie mieli teczek, nie miały, bo to było tylko same dziewczęta, ale były klasy samych chłopców. Tak jak to przed tym w średnich szkołach było. Więc nie było tu teczek, nie było. To były takie, powiedzmy, większe torebki, chlebaki, nie chlebaki, coś podobnego. Tam było coś do pisania, było jakieś karteczki o książki w jakiś cudowny sposób, ale większość osób jakoś wygrzebywała ze starych, bo przecież nie z księgarni, a może gdzie tam i trafili w księgarni. Może. W każdym razie. Ale lekcje były całkowicie normalne, na poziomie były wszystkie lekcje oczywiście, bo to wszystko nie istniało. Jak to robiła pani Goldmanowa, to ja naprawdę nie wiem. Przecież to była mała ulica, jak ona się nazywała, nie Wawelska, dochodząca do Grójeckiej. Może sobie przypomnę. I tam, nie wiem czy wszystkie klasy, bo ja wiem gdzie ja byłam w klasie, ale pewnie one też były rozrzucone, przecież nie w jednym domu była szkoła. Tylko pewnie to było tak, bo to były spore salki, może spore pokoje, o tak bym powiedziała. W klasie było jakieś kilkanaście dzieci. Tam się zetknęłam, tylko że to był rok już 43 na 44, czyli tuż przed powstaniem. Tam się zetknęłam i tam żeśmy obie trafiły z Krysią, bo ona też tam była. Zaproponowano harcerstwo. Ja się tam oczywiście zgłosiłam, byłam bardzo zadowolona, a potem żeśmy bardzo ładnie, zresztą nie wiem, czy to akurat mnie nie uratowało, dajmy na to, życia. Bo było potem bieg harcerski i przepraszam, ale idiotyczna forma była, ponieważ miałyśmy napisać
I nie tylko my, tam cztery osoby, wszystkie oblały. Dwie jeszcze stamtąd były. I trzeba było napisać tak, nie rzucim ziemi, jeszcze Polska to by było kaszka z mleczkiem. Boże, coś Polskę i coś jeszcze. Wszystkie zwrotki. No to żadna tego, tych wiadomości nie miała. No i żeśmy wszystkie oblały. A dlaczego mówię, że to ratunek? Bo ja nie złożyłem, nie tylko ja, one też, nie złożyły przysięgi. A gdybyśmy złożyły przysięgę, to byśmy już były przygotowane. Albo jako łączniczki, albo jako... I co by dalej było, to już tam może wiedzą, ale ja nie wiem. Ale tak mogło być. Mogło być. No więc i tak to dobrnęliśmy do powstania. Mówię, też to osoba, ta pani Goldmanówna po prostu... Ja nie wiem, jak ona, może pieniądze, albo było przekupstwo olbrzymie. Ja może jeszcze do tych kilka słów tylko powiem, bo to już potem się zupełnie nie łączy. O tych Kroguleckich, co ja wspominałam, gdzie tata zaczął pracować, zaczął prowadzić tą fabrykę. Zresztą tam oni potem również produkowali, no ale to wiadomo, że to było gdzieś w tajemnicy, jakieś osoby. Trucizny dla tych, którzy chcieli mieć przy sobie truciznę. No ale w ogóle, no to wiadomo, że były również jakieś kontakty również z Niemcami, ale w sensie takim, że to... A Niemcy bardzo chętnie, no może nie wszyscy, ja nie mówię, że wszyscy, ale ciężkie pieniądze brali. I wtedy, kiedy tych dwóch chłopaków, obydwaj byli w Parasolu, w tym znanym Parasolu, jeden, jeżeli ktoś z Państwa będzie, proszę spojrzeć, są Kroguleccy, tylko tam oczywiście pogrzebany jest tylko młodszy Bolek, a Wojtek tuż przed powstaniem, no tuż w kwietniu chyba, w kwietniu szedł ulicą, dlaczego oni mieli przy sobie broń we dwóch, zobaczyli patrol niemiecki, chyba głupio się zachowali, bo skręcili w bramę. To ciężka sytuacja, ja sobie zdaję sprawę, że to jest... Wiadomo było, że specjalnie zwracano uwagę na młodych ludzi. On miał 20 chyba 1 lat wtedy. 23, nie, jeden. Skręcili w bramę, ci za nimi. No i oczywiście na gestapo. Tata na głowie stawał. To były takie pieniądze, które dawał za jego wypuszczenie, że to po prostu... I tenże obiecywał, że on załatwi to z całą pewnością, nie zginie. Może wyjedzie do obozu, ale on nie zginie. A potem, tutaj też mam, bo to autentyczny jest plakat zdarty, to ten ktoś dzierał, ja nie wiem, kto zdzierał. Bo wtedy, kiedy rozstrzeli, bo to był ten czas, kiedy na ulicach Warszawy, na ulicach strzelano, to znaczy były egzekucje po prostu grup ludzi. I tam on jest. I ktoś to zdarł, tylko do końca wierzono, że jednak coś w tym prawdy jest, że on nie zginął, ale jednak zginął. Jednak zginął. A Bolek, ponieważ jak się kogoś zaaresztuje, to wiadomo, że rodzina, matka umierała wtedy na raka. Sama była. Ojciec w dalszym ciągu nie był wiadomo co. Okazało się potem, że zginął na początku września wojny. Cała rodzina zniknęła z powierzchni ziemi. A ten Bolek, zresztą, no ja z markata byłam, przecież jeszcze nie miałam 14 lat, ale to był taki fajny chłopak, nie tyle piękny. Oni obydwaj byli i on też był w Szarych Szeregach. I on zamieszkał u nas po to, żeby tam nie był. Matka nic nie wiedziała, że Bolek, że ten Wojtek zginął, nic nie wiedziała. Ale umarła na szczęście przed powstaniem. Na szczęście, bo Bolek też zginął, a on mieszkał u nas, człowiek, którego naprawdę nie można było nie lubić. Była fantastyczny, obydwaj zresztą byli tacy. I Bolek zginął na Woli chyba 6 sierpnia czy coś takiego. Powstanie tak dość nagle, decyzja była o wybuchu powstania. Bo zarówno mój ojciec był w konspiracji, jak i mój brat był w Baszcie na No też by pewnie nie przeżył, żeby go zawiadomili, bo z Baszty bardzo mało osób wyszło z życiem.
No ja, jak mówię, nie byłam zaprzysiężona, więc byłam normalnie w domu. W każdym razie ten 1 sierpnia był, no słychać było dużo strzałów, różnych strzałów tu. No, okazało się, że Politechnika, bo ten dom Nowakowskiego 10, gdzie była sławna cukiernia wróbla, był naprzeciwko Politechniki, on jest, dokładnie naprzeciwko Politechniki. I on w pierwszym rzucie został zajęty przez powstańców, ale tylko w pierwszym rzucie. Normalnie poszłam spać, Wojtka nie było, poszedł i gdzieś tam był. A rano, ja dużo czytałam przeróżnych rzeczy, bardzo poważnych jak na te lata, i budzę się, nie ja się budzę, tylko buźni jest olbrzymi krzyk, ale taki potężny. Na barykady! Mnie jak szpilu dał na barykady, to ja pierwsza. I tu podziw mój. Nie puszczano na front, bo tu wyjście nie było. Ja mówię, to były 3 podwórka. Przez tą noc, wieczór, nie wiem kiedy to zrobiono, przebito przez 3 podwórka, przebito mur do następnego domu, który już miał numerację lwowskiej. I idąc podwórkami, tym razem nie przez piwnicę, tylko podwórkami, wychodziło się na Lwowską. To była pierwsza barykada wzniesiona wyłącznie przez ludność cywilną. I ja ją budowałam. Muszę powiedzieć, że byłam tym zaskoczona. To, że w ogóle budowałam, no to ja wiem, że budowałam. Z czego? Co było? Mężczyźni nosili płyty chodnikowe, były kamienie, były jakieś, przyniesiono części jakichś urządzeń domowych, no przeróżne rzeczy były na barykadach. Ciężka praca jest. Chodziło o to, żeby nie było przejazdu czołgów ewentualnych, bo tam dalej był szpital, który był obsadzony przez Niemców. Ale entuzjazm ludzi był niesamowity, naprawdę niesamowity. I w ogóle to się działo tak szybko, bardzo szybko. No, szybko to od razu Politechnikę zajęli. I już mowy nie było, w ten sposób nasz dom. Tylko że ja mówię, nie od frontu, tylko od pierwszego podwórka, więc nie było okien na Politechnikę, tylko były okna tutaj. Ale to był ten dom i myśmy byli na linii frontu, co muszę powiedzieć, było sporym jednak plusem. Bo Niemcy potem ostrzeliwując, bombardując, bali się, że trafią w niemieckie ugrupowania i on jedna tylko bomba była. Masa ludzi została bez, w jakimś sensie bezdomna. Bo przecież nie wiedzieli i zupełnie to nie była noc ciemna, tylko to było popołudnie, gdzie ludzie byli na ulicach, no różne rzeczy robili i do domu mowy nie było, żeby się dostali. Więc to coś z nimi trzeba było robić. Ktoś, kto miał akurat kogoś znajomego, doszedł do niego. Ludzie przyjmowali, owszem, no ale tak w ogóle nie zawsze człowiek chce obcą osobę. Różnie to bywa przecież. Więc chodziło o to, żeby jedzenie, no trzeba by było jakieś zapewnić. No i ja, tam jeszcze jedna koleżanka, też zresztą ta, co oblała razem z nami, Maślanka się nazywała. I tam jeszcze kilka takich właśnie dziewcząt pod fruwajek, takich dzieciakowatych. I myśmy tam pracowały po prostu, bo tam było co zrobić. Przygotować, rozstawić, chleb pokrajać, marmoladę taką, posmarować czy tam co. Więc myśmy tam stale pracowały. Właśnie tam. No w ten sposób, w jakiś sposób. I podziwiam tempo przeróbek, jak to robili, kiedy to robili, ja muszę powiedzieć, że nie wiem. Przecież bardzo szybko, na początku nie. Na początku jednak duża część chodziła po ulicach. Nie akurat na Nowakowskiego, ale tam dalej Lwowska czy Piusa, bo to był piękna, to Piusa jeszcze była przecież wtedy. I to było na wierzchu, normalnie. Ale to niestety się skończyło. I potem było, to były labirynty. Ja
labirynty, który ja potem dobrze znałam z powodów, o których zaznaczę. To znaczy bardzo szybko, to mężczyźni na pewno, przebito sąsiednie piwnice. I to były drogi, te, co niby była ulica, to były drogi przez domy. A trzeba wziąć pod uwagę, to nie było wszystko na jednym poziomie. To było bardzo różnie. Tu parter się kończył tu, a tu. Więc to były różne, a tu deska, a tu siamtra. Różne były te przejścia. No one były, nie jakieś tam spinaczki górskie, ale to dla kogoś, kto był jakoś niesprawny, to nie było łatwe. I to całe kawały się szło tymi tu zakręty, bo nie było domu. Przeróżne to, ale to się tak szybko było zrobione, że naprawdę podziwiam, że to tak, bo to jednak robota jest. Przecież to trzeba przybić, to trzeba mieć jakąś oskar, czy ja wiem, czy młot, żeby to, bo to nie papierowe przecież było, więc to było, potem tak się właściwie chodziło. A dlaczego mówię, potem chodziło, ja potem znałam to świetnie. Tata mój był zawsze chory na serce. Miał różne tam przypołości takie i owakie, ale serce. A że był prawnikiem, został powołany, został na teren, na tę dzielnicę. Ja nie wiem, jak to wojskowo było podzielone, nie umiem powiedzieć. Komenda placu jakaś chyba była. Jakoś tam dzielono się. I w tej dużej części miasta, jako prawnik i również konspirator, został powołany, może do takiej funkcji, która jest może, ale też i potrzebna, żandarmerii po prostu. I przybyło kupa ludzi różnych, łapano czasem zupełnie bezpodstawnie, że to szpieg, albo że to gołębiarz, albo byli gestapowcy, różne tego typu sprawy. I tata bardzo dużo, ciężko, zmęczony pracował tym. Więc ja zaczęłam, i mama chciała, i tata chciał, że mi ja poruszał się właśnie tymi szatańskimi i tam część tam było, spotykało się ludzi, którzy byli w piwnicach, ale część była taka po prostu piwniczna gdzieś. Jakby tak się ktoś przewrócił, zemdlał, to ja myślę, w takim jakimś nieodpowiednim miejscu to mógłby tak przeleżeć i to długi czas. No a ja zawsze byłam kimś, który kogoś zawiadomi, czy coś zrobi w każdym razie. No i ja z tatem chodziłam, a że tata dużo chodził. No więc ja przez te... Nachodziłam się tamtędy, co nie miara. No i w jakimś sensie ja też byłam jakąś uczestniczką w tym w sensie Poznania. Już potem przestałam właśnie do tego RGO chodzić, tylko moja służba to była przy tacie. No a ta służba była różnych, że tak powiem, wymiarów. Gdzieś na Wilczej jakaś tam była komenda, nie umiem powiedzieć jaka, w każdym razie na Wilczej to było. I bo było przyjęcie, bo tam kupę oficerów było, jakieś narady. I tam taki wielki stół stał, pamiętam. I tata powiedział, słuchaj Haniu, zostań tu, poczekaj na mnie 15 minut i ja zaraz przyjdę. A ty zostań tu. I powiedział tata, no to ja zostałam. I teraz tak, tata nosił pseudonim Lech. Był porucznikiem, potem został kapitanem. I minęło tak 5-10 minut, wchodzi jakiś młody akowiec i mówi, wiecie, tu dopiero co na Marszałkowskiej zastrzelono porucznika Lecha. Ja zamarłam. Ja ani nie krzyknęłam, ani nie rozpłakałam się, po prostu powiedziałabym, że skamieniałam. No ale chwała Panu Bogu, za kilka minut tata wszedł. Potem tata faktycznie był, ale nie przy mnie, wszedł sam jakoś, był ranny. No przez nietrafienie przez snajpera, bo był ranny tu. Celował, wiadomo, że tu. No i
Co prawda to bardzo unieszkodliwiło, bo ojciec nie, do końca nie miał całkiem wprawnej ręki. To znaczy, no ona działała tylko do pewnego, że tak powiem, momentu zgięcia. Ale było, że przy tym jeszcze miał coś z uchem, jakieś się zrobiło, ale to niezależnie od tego. Także trafił do szpitala powstańczego, ale bardzo szybko no, tam opatrzyli to, ale to nie był wygojone, nie było to zakończone, tylko trwało. Ale wrócił do pracy. No i ja już wtedy stale już za tym chodziłam, bez przerwy, właśnie żeby być jakoś tam ochroną. Przechodziłam w różnych miejscach i muszę powiedzieć, jedno miejsce dla mnie to było, ja się tylko roześmiałam potem, chociaż jak zobaczyłam tatę, to mi odszedł śmiech. Była barykada na Placu Zbawiciela, w kościele był na wieży, był snajper. Czy tam zmieniali się, trudno powiedzieć, przecież go nie oglądał. W każdym razie był stały ostrzał i to tam dużo osób zginęło, zbudowano barykady po Przyk Marszałkowskiej. To tak na wysokości teraz między Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela. Trochę odsunięte jakby dzisiaj Plac Konstytucji, trochę w stronę Placu Zbawiciela. I tam były z obu stron stare budynki, no zresztą jakie były, takie były właśnie. I starano się zawsze, żeby barykada była od bramy do bramy, ale nie zawsze to wychodziło. I tutaj tak nie wychodziło. Wychodziło się rzeczywiście z bramy od razu w pozycji pochylonej mocno, ile ktoś mógł i biegło przez to, ale tam zostawało 2 metry, 3 metry, tak no niczym się nie było chronionym. No i przechodziliśmy, tata pierwszy przeszedł, zawsze trzeba było trochę odczekać, a potem ja. Ja mówię, że to bardzo nawet ładnie brzmiały te kule. Strzelał pociskami świetlnymi do mnie. Nie trafił, bo żyje. Nie ranił, ale tata pociski widział. Ja słyszałam, ale jak się słyszy, to nie ma się co bać, bo to już nie twoje. A tata to widział, bo stał w tej bramie, w zagłębieniu bramy i patrzył. I ja jak podbiegłam, nic mi nie było, to zobaczyłam, że tata jest biały, no po prostu biały, jem się Matko Boska, zaraz zemdleje. Ze strachu o mnie, że ja zginę po prostu. Moja mama nie siedziała z założonymi rękami. Tam była, oczywiście wojsko było, bo ja mówię, pierwszy front był tutaj przecież obsadzony. I były dziewczyny, które zajmowały się aprowizacją i gotowaniem. No i chyba tata, a może mama to załatwiła i zgłosiła, że może być to u nas. I w tej kuchni tutaj gotowano, to była taka kuchenka, jakieś tam widocznie drewno palili, nie wiem czym, bo to przecież był i gaz, chyba on był jeszcze, nie pamiętam. I to jedzenie gotowano. A jakie było takie, owakie, siakie, różne. No ale żeby nie byli głodni, no to szło potem w takich wielkich garach, wynosili tam, przychodzili młodzi ludzie i wynosili te gary tam do jedzenia różne. No na pewno mama tam była, zawsze dobrze gotowając, może chociaż trochę przysmaczyła, chociaż to nie było takie proste. Jedzenie było okropne. Muszę powiedzieć, na początku, jak jeszcze, no myśmy byli w swoim mieszkaniu, mama, więc zawsze, mama zawsze była taka zasobną gospodynią, która lubiła, żeby coś było. Ale potem zaczęły się konina. Koń, nie było co dawać jeść koniom, no skąd to było, prawda? I nie było, więc no, one służyły w ten sposób ludziom. Że to zresztą nikt się nie wykrzywiał, nikt nie do tego, tylko to było. Było trochę na początku, trochę ziemniaków, ale to było. To nie pora, żeby znowu zbierać ziemniaki i zostawiać na zimę. Potem były kluski, bo była mąka jeszcze, a potem zaczęło się gorzej, bo były takie kasze, ale takie. Ja nie wiem, one nieprzygotowane, z taką osypką, takie twarde były. A coś miłego, to powiem, że no
ja do tego nie przywiązywałam specjalnie wagi, że nie był człowiek, nie padał z głodu, no i dobrze. Ja kiedyś wróciłam, chyba jeszcze z tego RGO, jak tam pracowałam, ale nie pamiętam, może trochę później, w każdym razie statem byłam. I mama, nie wiem, wiedziała, że ja o tej porze przyjdę, czy tak się ugotowało. I ja patrzę, a na stole stoi micha ziemniaków. Jej, jakie to było dobre. To była najlepsza rzecz, jaką w czasie powstania jadłam, te masa ziemniaków. No to były resztki, mama zdaje się, że 15 czy 20 kilo kupi tuż przed tym. No i to już były resztki, ale ja do dziś pamiętam te ziemniaki, jakie one były dobre. No a potem była decyzja o kapitulacji. Bardzo źle wspominam, przerażenie moje to właściwie dopiero wtedy było. Oczywiście ja nie uczestniczyłam w tym, bo tam drugi pokój był i to, a ten stołowy był tutaj. I tam przyszło kilka osób, no i byli rodzice. I to była, przepraszam, taka, ja nie odebrałam tego tak. To było takie spotkanie przed wielką niewiadomą. No, a najbardziej mnie zabolało, jakiś tam alkohol był, ale nie było jakiejś, żeby ktoś tam po kotem leżał, nie. Ale potem przepiękne kryształowe kieliszki mieli, takiego rżniętego szkła. I to wszystko walili i się rozbijały. Ja byłam po prostu porażona tym. Nie żal mi było, tylko dopiero doszło do mnie, jak się czuję, no przede wszystkim rodzice moi. A mieli o czym myśleć. Tata zabiera Wojtka, idą razem do niewoli, a mama zabiera mnie. A w międzyczasie znalazła się niewiele starsza, o rok starsza ode mnie, od panny Goldmanówny, i ona była zaprzysiężona i była łączniczką, chodziła po kanałach, ale jej się nic nie stało. Tata ją spotkał na ulicy już po kapitulacji, wziął za rękę i mówi: chodź do nas, Ala, bo rodzice się świetnie znali. No więc i Ala była, i jeszcze była u nas i Józia, taka osoba do pomocy. Kiedyś to było bardzo, tak powiem, modne. Nazywał się służącą. Młoda dziewczyna, ile ona tam miała, 18 lat, 19. I pamiętam 5 października dopiero jestem jedną, to znaczy jedną, nie jedną, bo tam sporo ludzi było. Więc w każdym razie z tych grup, bo ludzie bardzo o różnych porach wychodzili. Różne części Warszawy były zajmowane w różnym czasie. Więc byli tacy, którzy w sierpniu wychodzili, bardzo dużo we wrześniu, a na październiku to było właśnie Śródmieście samo, to ostatnie. Już wychodzili 3, 4, bo to już po podpisaniu było. 5, żeśmy odprowadziły naszych panów na... kiedy wychodzili z wojskiem, przed Politechniki, 5, no i potem 6 myśmy wyszli. Już było ogłoszenie, żeby wychodzić, że to jest ostatni termin. No tam na pewno jeszcze nie było ostatniego, ale po co było. No i tu potem zaczyna się nasza droga. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Mam tu wypracowanie napisane w styczniu 1945 roku na temat moja pierwsza podróż. Właśnie jest uwzględnione, i wtedy to było napisane, właśnie moje wyjście nasze i ta potem podróż, która była niesamowita i ciężka, trudna, no i taka, że można się było bać. No ale jakoś tam żeśmy się każda, no obie, ja byłam rosła, Ala też, no ona chyba trochę, bo ona właściwie swoich rzeczy to prawie nie miała, ale ci co wychodzili to tam różne pożyczali, sąsiedzi dawali, jak ktoś miał dwa na przykład płaszcza, ktoś akurat nie miał, no to różne trwały wymiany, bo to żeby coś mieć. No i żeśmy wyszły. Drogę pamiętam przede wszystkim pod kątem, Niemcy byli po drodze, ale było ich niespecjalnie dużo, co jakiś czas z boku stał jakiś jeden na straży, ale nie interwowali, nic nie robili, a potem były ogródki przeddomowe z pomidorami. Boże, co to za były pomidory? W
Już potem to chyba nic nie zostało, bo ludzie szaleli z tymi pomidorami, przecież tego się nic nie jadło, w ogóle nic warzywnego. To było dla mnie przeżycie było, że są pomidory, które rosną. No więc po drodześmy te pomidory podłapały, potem zrobiło się widocznie, myśmy dość późno wyszły chyba, nie wiem, byłyśmy na wysokości Okęcia. Ja cały czas nie mogę znaleźć tego domu, nie mam na tyle, albo tam się tak zmieniło, bo mama w pewnym momencie mówi, wychodzimy tutaj, nie idziemy do obozu. Bo w prawo trzeba było iść do obozu, a tutaj był, zaraz był dom, dosłownie zaraz był. Skrytamy grzecznie za mamą, wszyscy to były te 5 osób, poszliśmy do domu. Ludzie bardzo serdecznie przyjęli, otworzyli nam mieszkanie, powiedzieli, że to jest mieszkanie państwa, których nie ma. Nie wiadomo, co z nimi jest i gdzie są. No więc myśmy się tam rozgościły, były luksusy, była woda i w ogóle było coś nadzwyczajnego. No tak doby trwało, kiedy byłyśmy zachwycone sobą. A następnej doby przyszli Niemcy. Ala, ona właśnie z niemieckiej rodziny, Gettner był jej, dziadek, ojciec matki, niemiecki pochodzi. I ona znała niemiecki, to znaczy w domu się nie mówiło po niemiecku, ale ona znała. No, pewnie jakaś babcia, która przypilnowała i to się chwała babciom takim, które to robią. I ona mogła się porozumieć łatwo. Ale oni oczekiwali coś, był pomidorki, sałatki, było przyjęcie Niemców. Żeby nas nie wygarnęli. Bardzo byli sympatyczni, nie mogę powiedzieć. Potem drugiego dnia przyszli, powtórzyło się to, a na końcu powiedziałam, my jutro też przyjdziemy. No więc, jak myśmy to usłyszały, to mama stwierdziła, dosyć tego dobrego, wynosimy się stąd. No bo nie wiadomo, kiedy oni powiedzą, że teraz to wracajcie. No i teraz jest najlepszy kawałek, następuje. Mama moja, która nigdy nie miała specjalnej orientacji przestrzennej, jeśli chodzi o kierunki, w przeciwieństwie do mojego taty, a i mnie, bo ja dobrze się orientuję, wlazła, przepraszam, my tak za nią. Weszłyśmy na tęże samą drogę, z której uciekłyśmy, prosto do obozu. No więc, a tym razem to ludzi nie było. Tam od czasu do czasu jakaś pojedyncza osoba się pojawiała, ale za to byli Niemcy, co jakiś czas stojący, którzy całe to wszystko widzieli. Więc mama była zdruzgotana, ale mama jednocześnie potrafiła takie rzeczy robić, które ja nigdy bym nie wpadła ani nie zrobiła. Inny charakter po prostu miała. I więc my kawałek żeśmy przeszły i mama w pewnym momencie stoi, bo przy wszystkich drogach, które zbaczały, to stał zawsze Niemiec. Mama, tutaj. Stanęła przed tym Niemcem, mama nie znała nic niemieckiego i zaczęła do niego mówić, czy pan rozumie, że ja nie mogę i cała perora była po polsku. Co, czy trafiła akurat na Ślązaka, który akurat coś rozumiał, ja nie wiem, bo on się cały czas nie odezwał słowem, nic nie mówił, stał. I słuchał, co mama mówi. Mówiła, a po czym powiedziała do nas, idziemy. Ja do dziś pamiętam moje uczucie. To było przedziwne uczucie, ja czułam plecy. Naprawdę, bez żadnej przesady. Czułam plecy. Myślę, no kiedy on zacznie strzelać. No ale rozmyślił się. Doszłyśmy do Włoch. Tam trafiłyśmy do jakiejś szkoły, sala gimnastyczna usłana słomą, no i na tym spędziłyśmy noc, na tej słomie. Po czym rano usłyszałyśmy jadący samochód, z którego po polsku przez megafon ogłaszano. Wszyscy Warszawiacy, którzy nie zgłoszą, a ich się znajdzie, będą rozstrzelani.
No nie była to przyjemna zapowiedź, więc mama stwierdziła, że idziemy na stację. Poszłyśmy na stację. Józiana już na pewno tam się urwała, bo ona się chyba już i orientowała, czy może pojechać, czy coś takiego, więc jej nie było. No ale była ta Ala, ja i mama. Wsiadłyśmy do pociągu, bo koło Leonowa była moja matka chrzestna zresztą, rodzin, która wyszła do takiego, no nie wiem, potem to nazywano obszarnikami, ale to bardzo daleko do jakiegoś obszarnika. To był, no był to dwór w jakimś sensie, tak, ale taki bardzo nisko, oni tuż przekroczyli chyba te 50 hektarów. Że ich wywalili potem. Nie było starsza osoba, a tam kupa ludzi z Warszawy, tam się natkało. Byłyśmy tam ze 2 tygodnie. Tam znalazła swoją córkę pani Kucharska, czyli tą Alę zabrała, przyjechała po nią. No a mama zdecydowała, że jedziemy do Kielc. Bo tam też była daleka rodzina. Efekt to jest mój mąż. No bo myśmy się właściwie tam tak naprawdę poznali, no nie od razu, nie teraz to trwało długi czas. W końcu to związane na pewno jest. No a potem znowu jest to, co Polacy naprawdę, czego przestrzegali bardzo. To znaczy, przecież byłyśmy na lewo. Miałyśmy warszawskie wojny, nie miałyśmy świadectwa z tego obozu, żeśmy przeszły. A okazuje się, że tam była stryjeczna siostra taty, która nas wypatrywała. Pracowała jako lekarz tam na terenie obozu i czekała na nas. I zgłosiłyśmy się, i mama zgłosiła do znowu RGO. I ja tam dostałam, mam to, że przeszłam obóz w Pruszkowie, że byłam zwolniona. Wszystko jest napisane. Co jest pełną nieprawdą, bo ja wcale nie byłam w Pruszkowie, ale legitymację mam.